nami, kiedy gramy z Piastem, czy Piast gra z nami, to zawsze to są emocjonalne spotkania. Dużo się dzieje i na trybunach, i na ławce, i na boisku, także to cieszy, że takie spotkania są, oby takich spotkań było coraz więcej. Długa piłka, sam się będzie albo strategia, albo ten piłka będzie na parkietu. I ten piłka musi być dla rekordu, NASA! Okej! Musimy mieć koncentrację przy powrotach i przy ustawianiu, panowie. Jeden drugiemu podpowiada, reszta panowie sami wiecie, co trzeba robić. Dawaj! Dawaj! Koncentracja, obrona, determinacja! Kto wygra mecz? Do przerwy Piast może nie zdominował, ale był ciut lepszą drużyną, mieli sytuację, my prowadziliśmy 1-0 i wydaje mi się, że trochę chcieliśmy utrzymać na siłę ten wynik, z tego w ogóle nie atakowaliśmy w drugiej połowie. Oni mieli z tego 3 setki. Jak już coś, rzućmy sobie, biegnijmy. Ujdzie na aut trudno. Obroną wygramy ten mecz, obroną wygramy! Przymierzył w 27 minucie Mateusz Prowiec. Dopiero tak po stracie bramki na 1-1 zaczęliśmy stwarzać jakieś sytuacje. No myślę, że Cypun jest naprawdę bramkarzem klasowym, wybronił parę sytuacji, ale też trzeba powiedzieć, bo Bartek w pierwszej połowie i w drugiej połowie trzymał nasz zespół. W takich meczach no, bramkarz musi być skoncentrowany na 150%, bo w każdej chwili może być uderzenie i trzeba grać na najwyższym poziomie, żeby pomóc drużynie. To jest jego czas! Michaj! Gola zdobywa znaczony 13. Jani! Aktualny wynik meczu. Rekord Bielsko-Biała! Dziękuję. Piast jest mistrzem Polski, jest klasową drużyną. Wszyscy już rozdali medale, ale play-offy będą rządzić się swoimi prawami. Wiadomo, że Lubawa, Rekord i Piast są głównymi kandydatami do mistrzostwa, a my teraz 4 dni mamy 2 play-offy, bo dzisiaj mieliśmy Piasta, w poniedziałek gramy też w TVP Sport na Konstrakcie. No, Konstrakt musi, a my pojedziemy jak zawsze po 3 punkty.